Siemaneczko, dzisiaj jestem nad wodą z kolegą, któremu obiecałem, że go zabiorę jeszcze raz. Praktycznie wakacje się skończyły, ale udało się przed nowym rokiem go zabrać. Siema. Cześć. Maćka poznaliście już wcześniej. No i co? I zobaczymy, co z tego się uda, czy się nie uda. Spławy się już zaczynają. Proszę bardzo, z jednej, z drugiej strony. Także jest godzina 17:30. No może na 18:00 już będziemy wywozić zestawy. Taki towarek, kukurydzka. Jeszcze takie kuleczki pójdą. Meus też jest. No kulek tu jest ze 2 kilo. Nie no, więcej. Dosypiemy jeszcze towaru. I to wszystko zalejemy dipem i drugim dipem. Ale pięknie to wygląda. Ciekawe, czy rybko będzie smakowało. O kurde, to się chyba nie nada na YouTube. Jak chcesz, to sobie nagraj, ale jest cały brudny. Chyba, że go przemyć, może mi się uda. No przemyj go. Czekamy na coś większego. Jest pierwszy karpik. No, ile obstawiacie? No ja obstawiam. Ile macie, jak obstawiasz? 5-6 kg. Tak? To jest taki pitek mały? O, rzeczywiście. No, może być z piątka. Wypiął się? Nie wiem. Chyba dobra, tak. Weź ten podbierak. Uważaj na wędkę. Jest pierwsza sztuka. A tak jak o siódemeczki. Ale jest. Jest pierwsza sztuka. No myślę, że koło siódemki może mieć, bo 9400 było razem z workiem. Zobaczymy. Ładnie mi widać wszystko? Tak, ładnie jest. Dobra, to zaraz jeszcze tylko nagramy TikToka i już rybka wraca do wody. Dobra, start. Jest pierwszy karpik. No myślę, że koło siódemki może mieć. Także nie zjadę bez ryby. Dawno nie widziałem karpia, powiem wam szczerze. Ale mam nadzieję, że połapię jeszcze w tym roku. Wypuścisz go, mistrzu? Tylko ci go zapnę, dobra? Bo tobie rybki wypadają. Synu, pompuj! Jeszcze raz. Jest dobrze, jest rybka. Jest po jednej rybce. No powiem ci, też będzie koło dyszki. Ja go wypnę, wiesz? Jedną dyszkę. Dobra. Już, już. Waga jest na zero. 8800. 8800, odjąć. O! No dajmy. Głocnij sobie, no co to? Poczekaj, bo łapę wstać. Teraz gra. Moja wędka jest rybka. Około 8 kilo. Jest godzina 23:40. No i zdjęcie i do wody. Myśleliśmy, że to jest ta sama ryba, ale moja tam troszkę więcej ważyła. Malutka, ale bo mają tutaj coś takiego dziwnego na boku. Nie wiem, co to jest. Dobra, lecimy z rybą do wody. Idziemy wypuszczać rybkę. I znowu dwa orzeszki. Dokładnie tak. 5:30 i jest oto taki jegomość. Karp 5,5 kilo. Znowu na dwa orzeszki. Gratulacje dla łowcy. Dziękuję bardzo. No nie widzę. Taka niespodzianka. Sumik na kuleczki. Może nie duży,
Ale jecha ładnie. Po tym karpiku poszliśmy jeszcze spać. A tu piękny odjazd. Już myślałem, że będzie jakiś wielki słoń, bo bardzo silna ryba, mówię, kurde. A to co? Taki sumiczek. Może się przybliżyć. Pokazać widzom. Taki morderca mały. No ale tym razem taki mały jeszcze nic nie zrobi. Dobra, bierzemy go do wody. No ma po 60. A co, czekaj, wyjmę ten. Zobacz, ile ma. 70, 80 cm. Nie, to będzie profesjonalnie. Jest kolejna rybka. Tym razem malutki zestaw. O kurde, już jest blisko. Jest taki karpik, no myślę, że koło, no może mieć koło dyszki. Także doczekałem się. Były dwie spinki. No podejrzewam, że Maciek miał ładnego karpia, ale go spiął. Taki piękny karpiczek. No myślę, że ten już jest największy z nich wszystkich. Także kończymy już łowienie, jedziemy do domu. I co? Jestem zadowolony. Dobra, mordeczki. To my już zbieramy się do domu. Na razie, do następnego, cześć. Udało się połapać, także zobaczcie, jaki pada deszcz. My już spakowani spadamy. Trzymajcie się, zostawcie suba, łapkę w górę. Narka. Siemaneczko, 4 listopada, a jestem znowu na rybach. Wyciągnął mnie Maciek, zaraz wam go pokażę. Siemka, jesteśmy na karpiku, jest 4 stopnie w nocy i może być ciężko o przetrwanie. No właśnie, będzie ciężko o przetrwanie i powiem wam tak, dopiero wywieźliśmy zestawy, a jest godzina 16, więc przyjechaliśmy na nockę. No i co? No niby jakieś tam spławy są, ale szansa na złapanie, zresztą szansa na złapanie ryby, o kurde, nie widzieliście tego, ale tutaj przed chwilą coś ładnie wyskoczyło. Także wywieźliśmy zestawy, no i zobaczymy, no bardzo delikatnie posypane. No i czekamy, zaczekamy do rana, może coś się uda złapać. Dobra, powiem wam tak. Jest godzina 18. Zwijaliśmy już zestawy, wszystko zwinięte, bo uciekamy, bo jest zimno. A Maciek zwija. Coś podkaczyłem. Coś podkaczył. I zaraz to coś ucieknie mu daleko. Weź no to opanuj troszeczkę, synek. No weź to, to holuj. No ale... Coś podchacił młody. Mamy suma. A mówiłem, że... kocyk da suma. To jest to... To jest sum? Nie, to nie sum. Co to jest? Karpi to ty duży. Ja. Czy ja nie będę miał wiadra? Będziesz miał wiadro? Dawaj go tam na ten. Bliżej tego. Dobra. Trójkę z przodu ma. No. Odsuwaj się troszkę z nim. Nie, jeszcze. Zaczekaj. Wypiął się. Duży był? No. Ale co, 15?